Przemek, gratulujemy wygranej, 10 na zawodowych ringach. Tak jak w poprzedniej walce twojej, z której nie byłeś zadowolony, taktyki było chyba trochę za mało, tak miałem wrażenie, że dzisiaj było jej aż w twojej głowie za dużo. Taktyki? Mhm. Nie, no może za bardzo z szacunkiem podeszłem do tego lory całego. No mówię, zacząłem za mało bić ciosu w ogóle. Zaczynałem pierwszą rundę, drugą, trzecią, czwartą lewą ręką, a nie potrafiłem uderzyć na przykład lewy, prawy, co no tam prosiło się, aby wsadzić. No nie wiem, dlaczego tak się stało. Na sparingach wszystko było dobrze i nie wiem, muszę obejrzeć walkę, przeanalizować z trenerem i zobaczymy. Jak w 10 rundzie otworzyłeś się, to kilka razy go prawą trafiłeś. Miałem wrażenie, że nawet był tak delikatnie podłączony. Ja do trenera mówiłem po 10 rundzie, że jeszcze bym 10 zaboksował. Zły jestem i chyba będę. Taki był plan taktyczny, żeby boksować aż tak spokojnie, czy jednak trochę przedobrzyłeś? Troszkę przedobrzyłem. No mówię, znów nie czułem tego, jak to się mówi, tego klimatu w ringu. Nie czułem przerwa. No mówię, jak się boksuje co 2 miesiące, to jest całkiem inaczej. Wychodzisz, wiesz po co wychodzisz, a tutaj wychodzisz i się martwisz, za ile będziesz miał następną walkę. No mam nadzieję, że będę miał jak najbliższym czasie, bo naprawdę zapieprzałem do tej walki 4 miesiące. Miałem bardzo dobre sparingi z Michałem Syrowatką, było kilku dobrych sparing partnerów i naprawdę uderzałem tam dużo ciosów, a tutaj wyszłem i nie wiem. Lora mocno bije? Nie bije mocno. Po prostu wiedziałem, że będzie bił dużo tych prawych i lewych sierpowych, dlatego tak gardę trzymałem. No i chciałem wchodzić po takiego ciosek, no ale nie wiem, zblokowałem się i... Zbijanie kilogramów do tej kategorii super lekkiej, jeszcze niepełnego limitu, możliwe jest, że cię osłabiło, czy nie? Nie, no mówię, czułem się lepiej w 10 rundzie, czułem się jak w pierwszej, tak? Dlaczego w 10 zacząłem jakieś tam w ogóle... W 10 rundzie była taka jakby, powiem, troszkę wymiana. No było tam coś, nie? A w pierwszej nic, w drugiej, w trzeciej nic nie było, no. No mówię, dopiero się rozkręcałem, no nie wiem dlaczego tak się stało, no mówię, może ta przerwa długa zadziałała, nie chcę tutaj na nikogo zganiać winy, bo mówię, byłem dobrze naprawdę przygotowany, super, za co dziękuję trenerowi i całemu sztabowi. Nie wiem, no mam nadzieję, że teraz zawalczę za 2 miesiące i to wszystko się naprawi. Dzięki. Dzięki.